Cześć, to jest Krytek Gucio, jedziemy na Red Bull w ringu. Pierwszy zakręt w prawo, dość ciasny, trzeba bardzo uważać, łatwo wyjechać tam na zewnętrzne, na te czerwono-białe pasy i wyjeżdżamy na taką prostą, no ale lekko pofalowaną. Bardzo nierówny tor na Red Bull w ringu, bardzo dużo nierówności i trzeba mocno dostosować zawieszenie, żeby jakoś to skorygować. Tutaj bardzo, bardzo ostre hamowanie po tej prostej, też bardzo łatwo tam obłąd, bardzo łatwo wypaść. I znowu kawałeczek takiej prostej. Tor jest ogólnie jednym z szybszych, podobnie jak tor w Assen. Tutaj zakręt w prawo, do którego trzeba mocno wyhamować. Jeżeli przestrzelimy punkt, bardzo ciężko jest się zmieścić, trzeba uważać. Ale jest to też dobre miejsce na atak, choć niebezpieczne. Teraz taki łuczek w prawo i przełamanie na lewo. Za chwilę będziemy mieli taką długą szykanę. Tutaj trzymamy się zewnętrznej krawędzi, dohamowujemy sobie, nawet nie odprostowywaliśmy do końca motocykla, tu można byłoby troszeczkę zaciśnić i właśnie przełamanie w prawo i dojazd do ostatnich tak naprawdę dwóch zakrętów toru, tor nie jest wcale długi i tutaj takie hamowanie trochę z górki, znowu na nierównościach, też trzeba uważać, tutaj bardzo szybko kasuje okrążenia i ostatni zakręt na torze, nie taki zły, nawet łagodny, łatwy do przejechania. I wyjeżdżamy na prostą. Zbliża się piąta runda MotoGP Polish League. Tor Red Bull Ring w Austrii. Akurat teraz zawodnicy MotoGP tam jeżdżą, więc wszystko się fajnie zgrywa. Zawodnicy się mocniej ponakręcają na tą rundę. I co mogę powiedzieć? Tak jak mówię, dużo nierówności na tym torze. Bardzo jest... No, zawieszenie po prostu non-stop pracuje. Nie ma ani chwili wytchnienia. Tutaj teraz widzieliście, bardzo ostre hamowanie zrobiłem. Ledwo się wyrobiłem, zmieściłem w tym zakręcie, ale na tym fragmencie, zwłaszcza prostej, czuć te nierówności, bardzo obroty skaczą. No i tutaj to hamowanie, jedno z trudniejszych na tym torze, wydaje mi się. Ale bardzo przyjemne, kiedy już się fajnie wiedzie, wyhamuje, wyczuje się tą granicę. To jest z tego momentu, w tym momencie sporo satysfakcji. No i tutaj kolejne takie delikatne łuki, tutaj akurat chyba za duże uprzedzenia w wyścigu nie powinniśmy mieć, ale po tej szykance tutaj już można coś nadrobić i tutaj można już atakować, zresztą widzieliśmy wyścigi na żywo na Red Bull, na Red Bull Ringu i wiecie co się tam działo w tym zakręcie i w ostatnim, także spodziewam się epickiego wyścigu, walki do samego końca, do ostatnich milimetrów, no i myślę, że to będzie niezła, gruba walka. Zapraszam wszystkich. MotoGP Polish League, piąta runda. Pozdrawiam Was, cześć.